Witamy. Dzisiaj naszym gościem jest pan Krystian Werecki, nowy przewodniczący miejskich struktur SLD w Świdnicy. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dokładnie 9 marca podczas zjazdu miejskiego SLD został pan wybrany nowym przewodniczącym świdnickiego SLD. Był pan zaskoczony takim wynikiem? Kto jeszcze pretendował do tej funkcji? Kandydatem byłem jedynym, jeżeli chodzi o objęcie funkcji przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wiem, że wcześniej była dość znaczna dyskusja pomiędzy członkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy faktycznie jestem dobrym kandydatem na przewodniczącego SLD. Ta dyskusja wynikła po tym, jak reprezentowałem Świdnicę wraz z panią prezydent Beatą Moskalską-Słonieską w Warszawie na inauguracji, która dotyczyła założenia Stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Dlatego też po tej dyskusji nie mogłem być pewny, czy członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej akurat poprą moją kandydaturę. Jednak zdarzyło się tak, że delegaci jednomyślnie poparli moją kandydaturę. Od wielu lat władze w świdnickim kole sprawowały nieustannie te same osoby. Szeregi partii zamiast się poszerzać, kruszyły się. Czy takie odmłodzenie, odświeżenie zarządu przywróci klubowi lepszą pozycję na lokalnej scenie, o czym przekonamy się w najbliższych wyborach na przykład? Znaczy, my mamy bardzo dobrą pozycję, jeżeli chodzi o scenę lokalną tutaj polityczną. Mamy radnych miejskich, mamy prezydenta miasta, z SLD sprawuje władzę. Ja uważam, że samo odmłodzenie struktur nie będzie tylko i wyłącznie jedynym czynnikiem poprawiającym wizerunek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. My przede wszystkim musimy pokazać naszą tożsamość i to nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także przede wszystkim na szczeblu centralnym, wypracować pewną narrację, która będzie spójna zarówno od Warszawy po Świdnicę. My w mieście mamy ten plus, że mamy możliwość i już realizujemy program Sojuszu, w ogóle program lewicowy. Proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o żłobki czy mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, to te programy w końcu w tym mieście ruszyły. Dlatego praca przede wszystkim samego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, praca radnych miejskich, radnych powiatowych, prezydenta miasta będzie miała tutaj znaczącą rolę w tym akurat, aby może nie tyle odbudować, aby umocnić pozycję SLD tutaj w Świdnicy. Co jest pana zdaniem dzisiaj największym problemem SLD? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, brak spójności, brak tożsamości. Proszę zauważyć, w wyborach parlamentarnych myśmy nie pokazali alternatywy. Nie potrafiliśmy pokazać, że jesteśmy alternatywą dla wyborców. Alternatywą do rządów prawicy, do rządów populistów, czy też liberałów. Myśmy puszczali oko do Platformy Obywatelskiej. Nie przedkładaliśmy takich konkretnych projektów uchwał, czy ewentualnie projektów programowych, które odróżniają nas od innych partii politycznych. I jeżeli my faktycznie nie wypracujemy jednego stanowiska, i nie wypracujemy, nie pokażemy tej tożsamości, to niestety nie będziemy mogli liczyć na to, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy Lewica ogólnie, będzie silną siłą w parlamencie. Podczas naszej ostatniej rozmowy powiedział pan, że będzie dążył do odkłamania wizerunku SLD. Na czym to zakłamanie polega? Sama pani doskonale wie, jak rządy przede wszystkim prawicowe wskazują, powiedzmy, jakie używają argumentów, najczęściej ad personam, także do członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do przede wszystkim tych działaczy, którzy urodzili się za czasów PRL-u. Przecież nie wszystko w tym czasie było złe. I też musimy to przede wszystkim pokazywać. Nie może być też takiej sytuacji, że cała debata polityczna będzie opierała się na polityce historycznej. W stosunku co do młodych działaczy, tak jak do mnie, czy ewentualnie do radnych miejskich, ale także i wielu, wielu innych, którzy w naszych szeregach są, nie będzie można takiej metody zastosować. I teraz ta debata typowo merytoryczna, programowa, jest w pewnym sensie takim, daje nam pewną możliwość pokazania, że to, co lewicowe, to wcale nie jest złe, bo przecież w samorządzie nie ma prawicowej czy lewicowej metody położenia chodnika, tak? Przecież Sojusz Lewicy wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, dzięki czemu mamy takie profity, a nie inne. To Sojusz Lewicy wprowadził Polskę do NATO. To Sojusz Lewicy umocnił pozycję Rzeczpospolitej na arenie tutaj międzynarodowej. To myśmy przez te lata transformacji w zasadzie wrządzili albo współrządzili. I teraz nagle okazuje się, że próbuje się wmówić Polakom to, że Sojusz Lewicy Demokratycznej przez te lata transformacji w zasadzie nic nie zrobił, a jeżeli coś zrobił, to zrobił źle.
przed Panem i nowym zarządem bardzo dużo pracy. Jakie działania pójdą na pierwszy ogień? My przede wszystkim musimy uporządkować wewnętrzne struktury partii. Teraz będzie zjazd powiatowy, na którym będziemy wybierać nowego przewodniczącego Rady Powiatowej. Przewodniczącego bądź przewodniczącą. Tego jeszcze nie wiemy, kto nim zostanie. Później mamy wybór władz wojewódzkich. No, krajowe już mamy wybrane, został nim nowym przewodniczącym pan Włodzimierz Czarzasty. Także wszystko będzie teraz zależało, jakich wyborów my dokonamy i czy te osoby, które zostaną faktycznie wybrane na przewodniczących, na osoby, które będą zarządzać teraz organizacją, będą chciały pracować. Chcemy otworzyć się na mieszkańców w ten sposób, że mamy bardzo duży lokal. Ten lokal trzeba wykorzystać i wykorzystać go zarówno do konsultacji z mieszkańcami, bo nie wiem dlaczego, ale kiedyś, jak nawet rozmowa z panem Adamem Markiewiczem, ten lokal tętnił życiem. Było bardzo dużo mieszkańców, przechodziło, odwiedzało ten lokal i przekazywali swoje sugestie zarówno panu Adamowi Markiewiczowi, radnym miejskim, działaczom Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W chwili obecnej tego nie ma. Dlatego też chciałbym, aby radni miejscy uczestniczyli w takich obligatoryjnych konsultacjach. Nie tylko radni miejscy, ale radni powiatowi, w tym także i ja. SLD, podobnie zresztą jak inne partie, potrzebuje nowych twarzy, nowej krwi. Jak nowy zarząd SLD zamierza przyciągnąć do siebie nowe osoby? Już przychodzą. Już w ostatnim czasie zauważyłem, że są nowi członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Cieszy mnie to, że numer PESEL zaczyna się także od tych cyfr, co moje. Liczę na to, że przede wszystkim, jeżeli będziemy pokazywać to, w jaki sposób realizujemy program wyborczy, który jest zarówno i programem pani prezydent, jak i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale przy tym wypracujemy pewną spójną formę działania, która, mam nadzieję, zostanie zaakceptowana przez mieszkańców, to doprowadzi do tego, że sami ludzie zaczną się do nas zgłaszać. Czego możemy panu życzyć na najbliższe miesiące, poza determinacją i czasem wolnym? Czasu wolnego już nie ma. Życie prywatne w zasadzie nie istnieje. Poza pracą zawodową, pracą społeczną doszła jeszcze tutaj praca polityczna. Także praca społeczna, bo to jednak nikt z nas nie ma z tego żadnych profitów. Także zdrowia, bo się przyda, wytrwałości, cierpliwości, ale także, abym szybko się uczył, ponieważ nigdy w strukturach partyjnych nie uczestniczyłem, ani na szczeblach tutaj lokalnych, ani też na szczeblach wyższych, tak, wojewódzkich. I jestem nowicjuszem, jeżeli chodzi o to, żeby pokierować partią. W chwili obecnej Sojusz Lewicy Demokratycznej jest w tej dobrej sytuacji, że sprawuję władzę w mieście i mam komfortową sytuację, ale to jest w pewien sposób komfortowa sytuacja, ale z drugiej strony jest to bardzo duża odpowiedzialność. Odpowiedzialność za partię i odpowiedzialność za to, w jaki sposób program będzie realizowany. Dziękujemy za rozmowę. Również dziękuję bardzo.